Szachy to królewska gra. Wymyślona przez Hindusów, znana na całym świecie, do Polski trafiła już w średniowieczu. Dla monarchów miała wymiar praktyczny, uczyła bowiem umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika, co w realnej polityce stanowiło cenny walor. Gra w szachy wzmacnia pamięć, zwiększa kreatywność i poprawia koncentrację. I właśnie partia szachów połączyła w pewnym krakowskim zakładzie fotograficznym dwóch geniuszy. Historia spotkania, które widzimy na fotografii, rozegrała się na przełomie XIX i XX wieku. Dostojny pan z przyszczerzoną bródką, widoczny po prawej stronie, to wybitny malarz Henryk Siemiradzki. Z rozbawieniem unosi jedną z figur szachowych, którą zaraz postawi na tablicy. Fotografia pochodzi z ostatniego okresu jego życia. Wielkie dzieła miał już za sobą, jak choćby Pochodnie Nerona, Taniec wśród mieczów czy Chrystus i Samarytanka. Mogłoby się wydawać, że tu opowieść dobiega końca. Zajmijmy się jednak teraz drugą, dość niepozorną postacią. Po lewej widzimy małego chłopca. To Stefan Banach, przyszły geniusz matematyki polskiej i światowej, współtwórca Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Do legendy przeszły spotkania w kawiarni szkockiej, gdzie wokół Banacha i Hugona Steinhausa skupiali się inni wybitni matematycy, jak Stanisław Ulam, Marek Katz czy Stanisław Mazur. Fotografia powstała w krakowskim zakładzie Juliusza Mię. Mię angażował się w wychowanie małego Stefana, który okazyjnie pozował mu do zdjęć. Tak było i w tym przypadku. Przy zaaranżowanym w zakładzie fotograficznym stoliku z szachownicą spotkało się dwóch geniuszy, będący u kresu swych dni znakomity artysta-malarz i znajdujący się na początku swojej niezwykłej drogi genialny matematyk.